jednooczka, dwuoczka i trójoczka. W odległej krainie żyła sobie starsza kobieta, która mieszkała z trzema córkami. Najstarsza córka była jednooka, druga córka miała troje oczu, a najmłodsza córka miała dwoje oczu. Ich matka, starsza kobieta, najbardziej kochała dwie starsze córki. Zrobiłaby dla nich wszystko. Bardzo dziękujemy, mamo! Najmłodsza córka zawsze miała obowiązki i prace domowe. Nawet gdy mówiono jej, że jest bezużyteczna i niekompetentna. I nawet nie zaprosiły jej do stołu. Mamo, dwuoka nie zasługuje na jedzenie z nami przy tym stole. Ponieważ ona nic nie może zrobić dobrze. Ale ja... Więc matka nie pozwoliła swojej dwuokiej córce jeść z nimi przy stole. Dostała tylko resztki jedzenia po tym, jak wszyscy opuścili stół. Mimo to zachowała życzliwe i pomocne serce. Pewnego dnia jednooka i trójoka siostra przyszły do dziewczyny z dwojgiem oczu. Obrażały ją i rzucały na nią swoje brudne pranie. Nie wyprałaś dobrze tych ubrań. Zrób to ponownie. Dwuoka wyszła z domu płacząc. Poszła nad rzekę, aby ponownie wyprać ubrania. Dlaczego moje siostry tak mnie traktują? Co ja im zrobiłam? Gdy dwuoka dziewczyna płakała, pojawiła się przed nią wróżka. Wróżka olśniła dwuoką dziewczyną swoim pięknym strojem, ale miała ukrytą twarz. Dlaczego płaczesz, dwuoka, piękna dziewczyno? Ponieważ jestem najmłodsza w domu. Moja mama i siostra mówią, że jestem bezużyteczna i nienawidzą mnie. Dają mi tylko resztki z obiadu. Oj, nie smuć się, ślicznotko. Słuchaj, mam dla ciebie prezent. To jest magiczna różdżka. Jeśli pomyślisz życzenie i trzykrotnie pomachasz magiczną różdżką, spełni się. Kiedy dwuoka dziewczyna wypowiedziała życzenie, pojawił się nakryty stół. Stół zastawiony był pysznym jedzeniem. Ojej, spójrz na te dania. Wszystko świeże i ciepłe. Dwuoka była głodna od wielu dni, więc zaczęła jeść wszystko, co było na stole. Kiedy skończysz jeść, wystarczy pomachać różdżką dwa razy, piękna dwuoka dziewczyno. Pamiętaj, tylko dwa razy. Wróżka zniknęła bez pokazywania twarzy. Dwuoka dziewczyna po zjedzeniu dobrego posiłku dwukrotnie machnęła różdżką. I stół zniknął. Och, nareszcie jestem pełna. Jestem taka szczęśliwa. Ale muszę ukryć tę różdżkę przed moimi siostrami i mamą. Inaczej mnie za to zniszczą. Dwuoka dziewczyna wróciła do domu, używając różdżki jako laski. Zauważyła resztki jedzenia na stole, ale nie zjadła ich, ponieważ była pełna. Dwuoka wzięła laskę i codziennie wychodziła. Podeszła do brzegu, machnęła różdżką i zjadła tyle, ile chciała. Ale pewnego dnia, kiedy wróciła do domu, jej starsze siostry, jednooka i trzyoka, zauważyły zmianę w ich młodszej siostrze. Dlaczego dwuoka uśmiecha się za każdym razem, gdy wychodzi i wraca? I nie je resztek, które jej zostawiłyśmy? Następnego dnia zazdrosne siostry poszły za nią, gdy dwuoka opuściła dom. Po chwili dwuoka dotarła do brzegu. Wypowiedziała życzenie
i machnęła różdżką 3 razy. I pojawił się stół pełen pysznego jedzenia. Widząc to, siostry były zdumione. Aha, więc codziennie napełnia swój brzuch pysznym jedzeniem. I nie dzieli się z nami. Jednooka i Trójoka pobiegły do domu i powiedziały matce, co zobaczyły. Matka nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała i była bardzo zła. Wszyscy ukryli się, zanim Dwuoka wróciła do domu. Gdy tylko dziewczyna weszła do domu, podeszła do niej jej mama. Zabrała różdżkę w rękę i złamała ją na pół. Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Zajadałaś się pysznym jedzeniem, kiedy my siedziałyśmy w domu głodując. Nigdy więcej jedzenia dla ciebie w tym domu! Dwuoka była tak zdenerwowana, że wzięła złamaną różdżkę i wyszła na zewnątrz płacząc. W tym momencie ponownie pojawiła się przed nią tajemnicza dobra wróżka. Nie płacz, Dwuoka, piękna dziewczyno. Weź kawałki laski i zakop je w świetle księżyca, a znowu się uśmiechniesz. Tajemnicza wróżka zniknęła, zanim Dwuoka mogła zobaczyć jej twarz. Dwuoka natychmiast zrobiła to, co powiedziała wróżka. Następnego dnia w miejscu, gdzie zakopała kawałki laski, wyrosło drzewo ze srebrnymi liśćmi i złotymi owocami. Było tak majestatyczne i jasne, że każdy mógł je zobaczyć. Mama i siostra Dwuokiej chciały podejść do drzewa i zebrać z niego trochę owoców. Ale ilekroć siostry sięgały po owoc, gałęzie drzewa się unosiły. Widząc to, Dwuoka podeszła do nich natychmiast. Może mi się uda zerwać owoc tego pięknego drzewa? Ha! Nie mogliśmy nawet go dosięgnąć! Jak ty chcesz to zrobić? Dwuoka wyciągnęła rękę w kierunku drzewa. Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Po miłych słowach drzewo opuściło gałęzią przed Dwuoką, aby mogła z łatwością wziąć owoc. Dwuoka chciała dać trochę owoców matce i siostrom, ale oszalały z zazdrości. Och, też tak umiem, patrz! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Daj mi trochę owoców i trochę radości, brokatowe drzewo! Ale drzewo nie zareagowało na to, co powiedziały Jednooka i Trójoka. Jak to jest, że drzewo wykonuje tylko rozkazy Dwuokiej? W tym momencie zbliżył się przystojny rycerz galopujący na koniu. Wynoś się stąd, Dwuoka, ukryj się za krzakami, nie zawstydzaj nas swoim egoizmem. Biedna Dwuoka posłuchała i ukryła się za krzakami z owocami w dłoniach. Kiedy rycerz zbliżył się do srebrnolistego i złocistego drzewa, patrzył ze zdumieniem. Wow, jeśli właściciel tego wspaniałego drzewa podaruje mi srebrną gałąź, uczynię go najszczęśliwszą osobą na świecie. Jesteśmy właścicielkami tego drzewa! Mogę ci dać srebrną gałąź! Jednooka i Trójoka skakały i skakały, by zerwać gałąź z drzewa. Ale na próżno. Nie mogły nawet dotknąć liścia. Powiedziałaś, że to drzewo należy do ciebie. Dlaczego więc nie możesz zerwać z niego ani jednego owocu? Dwuoka chciała wyjść i podzielić się owocami z rycerzem, ale bała się matki i sióstr, więc została na miejscu i zaczęła płakać. A potem znowu pojawiła się tajemnicza wróżka. Piękna Dwuoka, dziewczyno, weź liść drzewa i przyłóż go do serca. Następnie podejdź do rycerza bez strachu. Dwuoka dziewczyna zrobiła tak, jak kazała jej wróżka, a jej znoszony strój zamienił się w jasną, błyszczącą sukienkę. Natychmiast wyszła zza krzaka, w którym się ukrywała, i udała się do rycerza z owocami w dłoniach.
Rycerz był zafascynowany pięknem dwuokiej i nie mógł oderwać od niej oczu. Mogę ci dać srebrną gałąź ze złotym owocem, drogi panie. Chcę, żebyś była najszczęśliwszą osobą na świecie, pięknooka dziewczyno. Wyjdziesz za mnie? Dwuoka natychmiast przyjęła propozycję małżeństwa rycerza i przytulili się. Widząc to, zazdrosne siostry i matka przeprosiły dwuoką. Myślałyśmy, że jesteś niekompetentna, bo byłaś młodsza od nas i źle cię traktowałyśmy. Ale masz dobre chęci i serce. Przepraszam, siostro. Dwuoka wybaczyła siostrom i matce. Srebrne drzewo jest teraz wasze. Możecie zerwać z niego tyle owoców, ile chcecie. Po tych pięknych słowach dwuokiej tajemnicza wróżka pojawiła się na szczycie srebrnego drzewa i po raz pierwszy pokazała swoją twarz. Dwuoka była bardzo zaskoczona, widząc, że wróżka ma troje oczu. I zdała sobie sprawę, że ludzie potrzebują tylko dobrego serca, aby czynić dobro. Bez względu na to, jak różnie wyglądają. Potem dwuoka i rycerz wsiedli na konia i odjechali ku wiecznemu szczęściu. Leniwa dziewczyna. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył sobie ojciec ze swoimi dwiema młodymi córkami. Jedna z dziewcząt była bardzo pracowita, a druga bardzo leniwa. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Jestem już wyczerpana. Nie, nie. Ty już przecież sprzątasz cały dom. Dlaczego jeszcze ja mam brudzić ręce? Ich starszy ojciec był pracowity i zawsze wyczerpany. Jedynym posiłkiem, jaki jedli wieczorami, była zupa i trochę suchego chleba. Pewnego dnia stary ojciec zwrócił się z prośbą do swoich córek. Moje drogie, kochane córeczki, wiecie, że mocno was obie kocham. Myślałem, oboje jesteście teraz dorosłe i nadszedł czas, abyście wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Chcę, żebyście obie znalazły pracę i zarobiły. Masz rację, tato. Jak tylko wstanę, poszukam pracy. A co z tobą, moja córko? Moja siostra powinna znaleźć pracę, bo wiesz, to pracuś. A ja myślę, że lepiej zajmę się domem, tato. Stary człowiek był szczęśliwy, widząc dobre nastawienie córek. Następnego dnia, kiedy pracowita dziewczyna wyszła z domu w poszukiwaniu pracy, podszedł do niej jej ojciec. Moja droga córko, mam dla ciebie radę. Nigdy nie odmawiaj komuś, kto prosi cię o pomoc. Zawsze bądź sumienna i kochaj swoją pracę. Wykonuj zlecone ci zadania najlepiej jak potrafisz. Dziękuję, tato. Nigdy nie zapomnę twojej rady. Mądra dziewczyna. Pa, pa! Pracowita córka wyruszyła w poszukiwaniu pracy, podczas gdy leniwa córka, która powiedziała, że będzie wykonywać prace domowe, nie zrobiła nic. W domu z każdym dniem robił się coraz większy bałagan i brud. Pracowita dziewczyna spacerowała przez wiele dni, ale nie znalazła nikogo, dla kogo mogłaby pracować. Po chwili pracowita dziewczyna zobaczyła drzewo z wysuszonymi gałęziami i korzeniami. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz wyczyścić moje suche gałęzie i podlać korzenie odrobiną wody? Pracowita dziewczyna wyczyściła wszystkie suche gałęzie drzewa. Aż na jej dłoniach pojawiły się rany. A korzenie podlała własną wodą do picia. Dziękuję, młoda dziewczyno. Ale teraz nie masz już wody dla siebie. W porządku. Potrzebowałeś pomocy, więc ci pomogłam. Mogą iść trochę dalej i znaleźć wodę dla siebie. Pracowita dziewczyna ruszyła dalej. Dalej natknęła się na stary, uszkodzony i popękany piec.
Hej, młoda dziewczyno, możesz mnie naprawić i sprawić, żebym wyglądał lepiej? Pracowita dziewczyna wzięła w pobliżu garść błota i załatała wszystkie pęknięcia na piecu. Dziękuję, młoda dziewczyno, ale przeze mnie się ubrudziłaś. Ubrania nie mają znaczenia. Potrzebowałeś pomocy, a ja pomogłam. Pracowita dziewczyna zostawiła za sobą ładny piec i poszła dalej. Po chwili pojawiła się urocza owieczka, ale była czarna od kopytek aż po głowę, jak węgiel. Witaj, młoda dziewczyno. Przypadkowo dostałam się do węgla i ubrudziłam się. Czy wykąpałabyś mnie w tamtym jeziorze? Pracowita dziewczyna umyła owieczkę nad jeziorem. Owieczka była biała i miękka jak poprzednio. Dziękuję, ale przeze mnie się przemoczyłaś. Potrzebowałaś pomocy, więc ja pomogłam. Byłam już bardzo brudna, teraz jestem czysta. Pracowita dziewczyna kontynuowała swoją drogę. Kiedy się ściemniło, natknęła się na piękny dom, w którym mieszkało 7 wróżek. Pracowita dziewczyna weszła do środka. Witam, przepraszam za wtargnięcie do waszego domu bez pozwolenia. Jestem młodą dziewczyną szukającą pracy. Możesz tu pracować, jeśli chcesz, młoda dziewczyno. W naszym domu jest 7 pokoi. Codziennie będziesz sprzątać tylko 6 pokoi, ale nie wolno wchodzić do 7 pokoju. Pracowita dziewczyna przyjęła tę pracę. Codziennie, jak mawiały wróżki, pilnie sprzątała 6 pokoi przez cały rok. Nigdy nie weszła do 7 pokoju. A kiedy miała dość pieniędzy, poprosiła wróżki o pozwolenie na powrót do domu. Oczywiście, możesz iść do domu. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie udałaś się do 7 pokoju. Mój ojciec mawiał, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, bez względu na wszystko. Moim zadaniem było sprzątanie tylko 6 pokoi i to właśnie robiłam. To właśnie kazałaś mi robić. Chciałybyśmy cię wynagrodzić za twoją uczciwość i pracowitość. Chodź, chodź z nami. Wróżki poprosiły młodą dziewczynę, aby weszła do 7 pokoju. Kiedy dziewczyna weszła, zobaczyła dużo srebrnych i złotych monet. Skocz teraz w te skarby, monety i wszystko, co się do ciebie przyczepi, będzie twoje. Pracowita dziewczyna turlała się na prawo i lewo. Wyglądała prawie jak gwiazda z przyczepionymi do niej skarbami. Wtedy pracowita dziewczyna opuściła wróżki, aby wrócić do domu. Po drodze natknęła się na owieczkę, którą wcześniej umyła. Była ona pokryta perłami. Nie zapomniałam o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź, zabierz tyle pereł, ile chcesz. Pracowita dziewczyna podziękowała owieczce, pokryła swoje ramiona i szyję perłami i poszła dalej. Tym razem trafiła na piec, który wcześniej naprawiła. Nie zapomniałem o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź to, moje ciepłe pieczywo, moje cudowne wypieki są twoje. Pracowita dziewczyna zjadła część chleba podanego z pieca. Zabrała go też do domu i ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła drzewo. Jego gałęzie były pokryte owocami. Chodź, młoda dziewczyno. Nie zapomniałem, że mi kiedyś pomogłaś. Weź to. Cały mój sok owocowy jest twój. Pracowita dziewczyna podziękowała, opuściła drzewo i w końcu wróciła do domu. Bardzo dziękuję. Cóż za owocne doświadczenie. Jej ojciec i leniwa siostra powitali ją w drzwiach. Torba dziewczyny była pełna złota i pereł. Leniwa siostra była bardzo zazdrosna, kiedy zobaczyła, że jej siostra jest tak bogata.
Spójrzcie na te monety. Muszę znaleźć zamożną rodzinę, aby dostać pracę. Jeśli moja siostra ma perły, ja dostanę szmaragdy. Leniwa dziewczyna powiedziała ojcu, że wyjeżdża z domu w poszukiwaniu pracy. Dobrze, moja córko, ale nie mogłaś pracować nawet w domu. Jak znajdziesz pracę? Leniwa dziewczyna wyszła, zanim jej tata zdążył skończyć mówić. Szła dzień i noc. Nieco dalej natrafiła na drzewo o suchych gałęziach. Drzewo poprosiło dziewczynę o pomoc. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz pomóc? Ach, nie mogę ci pomóc w takim słońcu. Moje włosy się zniszczą. Pa! Leniwa dziewczyna ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła stary, uszkodzony i popękany piec. Piec poprosił ją o pomoc. Ach, nie mogę ubrudzić moich ładnych i delikatnych dłoni. Mój lakier na paznokciach się zniszczy. Pa! Piec również nie otrzymał pomocy od leniwej dziewczyny. Potem natknęła się na owieczkę, która była brudna jak węgiel kamienny, a owieczka poprosiła ją, aby ją wykąpała. A fuj! Ble! Obrzydliwe! Zejdź mi z drogi, brudasku! Leniwa dziewczyna uciekła. Co za leniwa owieczka! Nie może się już nawet sama umyć! Leniwa dziewczyna wkrótce natknęła się na ogromny dom. Skorzystała z tego i poprosiła o pracę 7 wróżek, które były właścicielkami domu. Główna wróżka poprosiła ją, by została przez rok i sprzątała tylko 6 pokoi. Nie zapomnij, młoda dziewczyno, nigdy, przenigdy nie możesz wejść do 7 pokoju. Leniwa dziewczyna niechętnie sprzątała wszystkie 6 pokoi od miesięcy. Jednak pewnego dnia jej ciekawość zwyciężyła i weszła do 7 pokoju. Zamiast złotych i srebrnych monet w środku były pszczoły i nietoperze. Pszczoły urządliły leniwą dziewczynę w taki sposób, że cała była pokryta bliznami. Była bardzo obolała. Dziewczyna natychmiast wyszła i zaczęła biec w kierunku domu. Biegnąc, zobaczyła owieczkę, której nie chciała pomóc. Owieczka była pokryta perłami. Dziewczyna chciała ją złapać, aby zdobyć trochę pereł, ale owieczka szybko uciekła przed nią. Dziewczyna szła dalej i była bardzo zmęczona. W tym momencie natknęła się na piec, którego prośbę o pomoc również odrzuciła. Na piecu były bochenki świeżego, ciepłego chleba. Kiedy dziewczyna chciała zabrać kromkę chleba, piec się zapalił, a ręce dziewczyny się sparzyły. Kiedy leniwa dziewczyna uciekła stamtąd, natknęła się na drzewo, któremu odmówiła pomocy. Na gałęziach wisiały kiście owoców. Uf! Ach! Af! Kiedy leniwa dziewczyna próbowała zebrać owoce z drzewa, drzewo przechyliło się w prawo. Dziewczyna pobiegła w prawo, ale tym razem drzewo przechyliło się w lewo. Zmęczona bieganiem, leniwa dziewczyna w końcu zrezygnowała z owocu. Szła non-stop przez 2 pełne dni. I w końcu dotarła do domu. Jej ojciec i siostra zobaczyli ranną, leniwą dziewczynę wracającą do domu w brudnych ubraniach. Byli bardzo zaskoczeni. Leniwa dziewczyna z wielkim żalem opowiedziała, co się jej stało. Nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo boli. Moja droga siostro, teraz rozumiesz, jak ważna jest pracowitość. Pamiętaj, dziewczyno, kiedy będziesz uczciwa i pracowita w tym życiu, na pewno zostaniesz nagrodzona. Po tym dniu leniwa dziewczyna nie była już bezczynna i leniwa.
Obie siostry ciężko pracowały i zostały dobrze wynagrodzone. A ta skromna rodzinka przez całe życie miała szczęśliwe, produktywne i spokojne dni. Dawno temu w odległej krainie żyli sobie sąsiedzi, którzy byli swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Nazywali się Kaj i Gerda. Podczas chłodnych zimowych wieczorów Kaj i Gerda mieli największą radochę podczas słuchania bajek opowiadanych przez babcię Gerdy. Skąd śnieg i mróz się wziął? Zapytała Gerda. Z bardzo daleka. Odpowiedziała babcia i zaczęła opowiadać historię. Istniało królestwo przykryte lodem i śniegiem. Królowa śniegu żyła samotnie w lodowym zamku, stworzonym całkowicie przez jej magię. Królowa śniegu była piękna i doskonała jak lód. Ale królowa śniegu miała złe serce i wiele cudów było schowanych w lodowym i zimnym zamku. Lodowe lustro było jednym z nich. To przez nie zła królowa śniegu widziała wszystko i wszystkich na świecie. Właśnie wtedy Gerda zobaczyła, że królowa śniegu obserwowała ich przez okno. Kaj, babciu, zobaczcie, to królowa śniegu. Jestem pewny, że to tylko zmarznięty kot. Babciu, czy królowa śniegu naprawdę może tu przyjść? Niech tylko spróbuję. Wrzuciłbym ją do kominka i by stopniała, zostając królową wody. Obserwując ich przez lodowe lustro, królowa śniegu słyszała, co powiedział Kaj. Więc chcesz mnie wrzucić do kominka i zamienić w królową wody. Ha! Lodowe iskry! Lećcie z moimi mocami! Znajdźcie tego chłopca! Niech jego oczy i serce będą moje! Niech wszystko, co widzi, będzie złe, a miłość z jego serca niech przepadnie! Królowa śniegu rozkazała swoim lodowym iskierkom. Nagle burza śnieżna uderzyła w dom Gerdy. Lodowe iskry szybko zmierzały w jej kierunku. Kaj z ciekawości otworzył okno. Gerda krzyknęła szybko. Kaj, nie! Ale było już za późno. A, moje oczy! Coś mnie ukuło w oczy! A, moje serce! Co się dzieje? W tym momencie klątwa królowej śniegu przeszła na Kaja dzięki lodowym iskierkom. Jego oczy i serce dźgnięte zmieniły go w innego człowieka. Gerda zapytała go, co się stało, ale Kaj nakrzyczał na nią. Nic mi nie jest, zostaw mnie w spokoju. To było dziwne. Kaj nigdy nie był tak niemiły dla Gerdy przedtem. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nagle zaczął się tak zachowywać. Niemiłe zachowanie Kaja trwało nawet następnego ranka. Kiedy Kaj wziął swoje sanki ze swojego ogrodu, Gerda zapytała go, gdzie się wybiera. A on znów był niemiły. Wskoczył na swoje sanki i odjechał. Gerda pobiegła za nim, ale nie mogła go dogonić. Nagle znikąd pojawiła się królowa śniegu, a Kaj zaczął podążać za nią. Gerda była zaszokowana i nie mogła nic zrobić, ponieważ oboje zniknęli jej z oczu. Królowa śniegu zabrała go do swojego lodowego zamku. Gerda spędzała dnie przed swoim oknem, czekając na powrót Kaja. Dni i miesiące mijały i skończyła się zima. Niestety, po Kaju nie było nawet śladu. Nie mogąc dłużej czekać, Gerda postanowiła, że weźmie lusterko, które dostała od babci, i wyruszy na poszukiwania jej drogiego przyjaciela Kaja. Odważna Gerda przeszła wiele dróg i spytała wielu ludzi, czy widzieli lub spotkali Kaja. W końcu dotarła do brzegu rzeki. Rozejrzała się, ale nie było tam nikogo, kogo można by było zapytać o Kaja.
Zapytała rzeki, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nagle przyleciała do niej mewa. Rzeka na pewno ma odpowiedź, ale najpierw musisz jej dać prezent. Gerda wyciągnęła jej ukochany naszyjnik i położyła go na wodzie. Nagle wydarzył się cud i znikąd pojawiła się przed nią mała łódka. Gerda pomyślała, że to rzeka wynagrodziła ją za prezent. Jak tylko wskoczyła na łódkę, ta zaczęła płynąć sama. Nagle kruk zaczął latać nad jej głową, tak jakby chciał coś przekazać, więc Gerda zaczęła za nim podążać. Podążała za krukiem przez chwilę, aż dotarła do lodowych mórz. Na samym środku był stary statek piratów, do którego poleciał kruk i wylądował na nim. Gerda podążała za krukiem przez lodowe morze, aż dotarła na statek. Więc tak dostaną się do zamku Królowej Śniegu? Statkiem pirackim? Na mostku pojawili się piraci, a jedna z nich podeszła do Gerdy. Dostaniesz się tam, gdzie my, czyli nigdzie. W tym czasie Królowa Śniegu chciała sprawić, aby Kai zapomniał o wszystkim, co pamięta. Udało jej się to w pewnym stopniu, jednak czegokolwiek by nie robiła, Kai nie zapominał o Gerdzie. Gerda? Ach, Gerda? Wkrótce twoje serce zamieni się w lód i nie będziesz nic pamiętał! Kiedy piratka dowiedziała się, że Kai jest więziony w zamku Królowej Śniegu, powiedziała Gerdzie, żeby lepiej o nim zapomniała, bo nie ma możliwości wydostania go stamtąd. Nie zapomnę, to mój najlepszy przyjaciel, muszę go uratować, odpowiedziała Gerda. Piratka nie rozumiała, dlaczego Gerda jest tak uparta. Właściwie to chciała się z nią zaprzyjaźnić i zostać razem na statku, ale Gerda była zbyt zdeterminowana, aby odnaleźć Kaja. Zrobię wszystko, aby go uratować! Z powodu braku przyjaciół, piratka doceniła upartość Gerdy i zdecydowała się jej pomóc. Następnego poranka piratka przyprowadziła Gerdzie renifera. To był najszybszy renifer w całym Śnieżnym Królestwie. I pokazała również Gerdzie drogę. Obiecaj mi, że jak dopadniesz tą lodową wiedźmę, to uratujesz też nasz statek. Obiecuję, przysługa za przysługę, odpowiedziała Gerda. Jadąc na reniferze, Gerda była w drodze. Najpierw musiała przemyśleć, jak mogłaby pokonać Królową Śniegu. Renifer miał jej pokazać, jak to zrobić. Po długiej podróży dotarli na biegun północny. Przywitał ich stary mędrzec. Więc w końcu przywiozłaś mi to lusterko. Gerda nie rozumiała, skąd mędrzec wie o jej lusterku. Nie zważając na nic, Gerda wiedziała, że przybyła do odpowiedniego miejsca, więc wyciągnęła lusterko i pokazała je mędrcowi. Mam pokonać Królową Śniegu tym? To jest magiczne lusterko. Pokazuje prawdę. I tylko prawdę, nawet jeśli jest ukryta gdzieś głęboko. Ponieważ nie ma nic silniejszego niż prawdziwa miłość, nasza prawdziwa siła pochodzi z miłości. Dzięki staremu mędrcowi Gerda dowiedziała się, kim była Królowa Śniegu. Jeśli potrafiłaby ujawnić prawdę, pokonałaby ją. Kiedyś Królowa Śniegu była dobrą dziewczynką, pełną miłości. Kiedy dotykała kwiatów, one zakwitały, a jej uśmiech był bardziej promienny niż słońce. Była wyjątkową i szczęśliwą dziewczynką o imieniu Lilia, ale wszyscy myśleli, że jest ona małą czarownicą i nie chcieli się z nią bawić ani z nią rozmawiać. Kiedy została całkiem sama, nie była już szczęśliwą dziewczynką. Zaczęła nienawidzić wszystko i wszystkich dookoła niej. Aż pewnego dnia wypowiedziała życzenie. Niech wszyscy źli ludzie zamienią się w lód.
Wtedy zbudowała zamek ze śniegu i żyła w nim z dala od wszystkich, samotnie, bez miłości i radości. Gerda dotarła do zamku królowej śniegu i weszła do środka. W rogu zobaczyła Kaja, który rzeźbił w lodzie. Jesteś tu! Znalazłam cię! Kaj! To ja, Gerda! Nie pamiętasz mnie? Kaj spojrzał na Gerdę, ale jej nie rozpoznał. Ha, ha, ha! Jego serce, jak wszystko tutaj, zamieniło się w lód. Gerda nie przejmowała się tym, co mówi królowa śniegu. Zostaw go! On należy teraz do mnie! Ciebie również zamienię w lód! Nie, nie uda ci się! Kaj! Kocham cię! Kaj powoli zaczął sobie przypominać. Gerda? Tak, teraz pamiętam. Wściekła królowa śniegu strzeliła różdżką z prędkością światła i rzuciła lodową klątwę. W tym samym momencie Gerda wyciągnęła swoje lusterko i trzymała jak tarczę. Kiedy klątwa uderzyła w nie, po prostu zniknęła. Nadszedł czas. Królowa śniegu spojrzała w lusterko Gerdy i nie widziała tam swojego odbicia, tylko twarz małej dziewczynki o imieniu Lilia. Nagle królowa śniegu powróciła do jej prawdziwej postaci, małej kochanej Lilii. Bardzo ci dziękuję. Teraz wiem, kim naprawdę jestem. Znów jestem wolna. Żegnajcie! Kaj i Gerda spojrzeli na siebie z uśmiechem. Od teraz nigdy nie będą się rozstawać i będą zawsze razem. Dokładnie tak, jak ich róże posadzone w ogrodach przed domem.